Marcin Wiamicy, dobry wieczór Państwu. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od ostrzeżenia przed przymrozkami, które obowiązuje do jutrzejszego poranka w całym regionie. Poznajmy szczegóły. Zapraszam. Jutro w ciągu dnia kontrolę nad pogodą zacznie przejmować układ niskiego ciśnienia i związany z nim ciepły front atmosferyczny, za którym w końcu zaczną do nas napływać cieplejsze masy powietrza. Ta nadchodząca noc zapowiada się mroźna. Do minus 6 stopni spadnie temperatura na Podhalu. Minus 5 wskażą termometry w Nowym Sączu i w Wadowicach, minus 4 w Miechowie i Krakowie. Jutrzejszy poranek pogodny, jednak z upływem godzin chmur na niebie zacznie przybywać i w drugiej części dnia lokalnie mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem na Podhalu śniegu. Na termometrach jutro 5 stopni w Oświęcimiu, 4 w północnej części regionu, 3,2 stopnie w centrum i zaledwie 1 stopień w Zakopanem. Jak Państwo widzą na meteogramie dla Zakopanego, wszystko wskazuje na to, że tegoroczna Wielkanoc na Podhalu może być biała. Ciśnienie pomału spada. W krakowskich barometrach jutro 990 hektopaskali. Dwa kolejne dni tego świątecznego tygodnia będą przynosić nam opady zarówno śniegu, jak i deszczu ze śniegiem oraz deszczu w piątek. Termometry wskażą od 2 do 4 stopni, w sobotę będzie troszkę cieplej, od 7 do 9. Mapa z prognozą jakości powietrza wygląda dobrze. Jutro jedynie na zachodzie regionu poziom pyłu PM10 może być lekko podwyższony. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.